Cześć wszystkim, znowu Point 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, mamy kolejną księgę zaklęć. Mamy sporo zbrój płytowych. Tak, minus 50 odzyskiwanie gotowości. Ciekawe. Przyjrzę się im. Więcej jakieś badziewi, pelerynki, hełmy. Trochę złota. Dobra. Wytworne szaty. To już widziałem. Co? Czyżby zapełniła mi się skrzynka? Tak lepiej. Dobra. I zobaczmy, miecz dwuręczny, buława różdżka, same złomy i sprawiedliwość. Wyjątkowa jakość, miecz dwuręczny, no, na to czekałem. A raczej Eder na to czekał. Jest jakaś broń w końcu dla niego. Dobra, porównajmy sobie. Obrażenia w sumie takie same. Zasięg broni. Solidna jakość. Celność plus 4 obrażenia plus 15%. Plus 25% obrażenia miażdżone. W sumie nie jest też taka... Nie jest też taki dobry miecz. Po prostu ma plus 25% obrażeń miażdżonych i tyle. A tak to się nie różni od solidnego miecza. Okej, dobra. Trochę zawiodło mnie to. Możemy go jeszcze jakoś ulepszać. Tak. Trzeba by najpierw go ulepszyć, jego jakość. Komunikacja. Sprawiedliwość już zawiera efekt zaklinania solidna jakość. Znakomita jakość. Dobra. Znaczy nie jestem pewien, ale chyba jak ulepszymy jej jakość, to myślę, że powinna się jakoś zwiększyć liczba slotów na ulepszenia. Ale dobra. Okej, okay, dobra. I tak jest lepsze niż od tej piki, więc sobie zamienimy. Ponadto, solidna brygadyna, tak. Problem jest taki, że... Tak, redukcja obrażeń 12. To jest to chyba równie dobre, co te zbroje. Tak, chociaż to ma lepsze obrażenie, odporność na obrażenia cięte i miażdżone. No, zakładam, że elektryczność to jest coś, co raczej rzadko się spotyka. Redukcja obrażeń plus 2, minus 50%. No jest to równie dobre, jeżeli chodzi o odzyskiwanie. Ale fajniej wygląda. Więc chyba Paladyn pokorzysta sobie z niej trochę. Masz dalej tą swoją zbroję ulubioną. A tam ci jakiś ładniejszy hełm. Ten mi się już przestał podobać. Taki ślicznie. Paladyn ma ten swój magiczny hełm, więc jemu zostanie. Dobra. Ty możesz zostać przy tej zbroi. Całkiem dobrze dla ciebie działała. Możesz jakiś kaptur nałożyć. No, brzydko wygląda ten kaptur. Mamy jakieś inne? Ładne nakrycia głowy? Chyba nie. Dobra. Właśnie te szaty możemy też sobie pochować. Dobra. Pytanie, czy chcemy może podmienić... W sumie nie. Żeby szybciej rzucał czary, ale miałby mniejszą odporność na obrażenia. Myślę, że nie. Dobra, stiletto. Stiletto, tak, dobrze to mówię. Wola plus 9. Wszyscy mają już coś magicznego, więc dobra, schowaj. Dobra. Jeszcze ten grimoire nowy. Co on tam miał? Miał palące rany. W sumie tyle. A, nie, tutaj, sorry. O, właśnie miał kulę ognia. Nie, błędny ogień. A, myślałem, że miał kulę ognia. No cóż. Ale cóż, parę nowych zaklęć. Błędny ogień. To jest fajne zaklęcie. Obszarowe. Mógłbym się w sumie tego nauczyć, ale jakoś na razie nie mam ochoty na wydawanie kasy. Okej, okay, dobra, no to
Możemy się stąd zwijać. On wspominał o jakiejś... o jakichś skarbcach Rodrika. Fajnie byłoby to zobaczyć. Tak, i tutaj są wszyscy ludzie Rodrika, których musielibyśmy zabić, gdybyśmy zastosowali taką standardową strategię poszukiwaczy przygód. Czyli ura. Okej. Zbieram sobie książeczki, ponieważ czemu by nie. Że coś ciekawszego tu jest. Trochę złota i mikstura zastrzyku energii witalnej. Przeszukajmy to miejsce, może znajdziemy coś. Ukryty obiekt. Tutaj, okej. Okej, fajnie. Nam otworzyło wejście. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakieś buty. Okej, zaraz się temu przyjrzymy. Solidne stiletto. O, fajnie, brakowało nam jednego. Pistolet. Porównam go sobie, zobaczę. Ponadto jakieś graty. Rytuał młodych duchów. Się temu przyjrzę. I zobaczmy. Buty uniku. Premia do refleksu 1. Przydałoby się komuś, kto ma mały refleks. Masz spoko refleks, ty masz okej refleks, ty nie masz refleksu. To tobie mogą się przydać buty. Nakładaj. Wymiana stiletto? Tak, celność plus 4. Się przyda. Co to jest właściwie? Efekty. Atletyka plus 3 przez 156 sekund. Spoko. Hey there. No i co tu jeszcze mamy? A, okej. Krew nadal ścieka z rozciętego gardła kobiety, barwiąc paść szczelna czerwono. Ta ofiara tyranii. A, stop. A właśnie, ona awansowała poziom. Też się tym zaraz zajmiemy. Taka rozbrojona. Zobaczmy, co my tu mamy. Przyznaję palące rany. 3 razy przed odpoczynkiem. Fajnie, bardzo fajnie. Zaraz to komuś damy. Na przykład tobie. Swój wachlarza płomieni. Okej. I kamień księżycowy. Dobra. Sobie włóż na stack. I sobie nałóż to. Palące rany już mamy zaklęcie. Na kogoś, więc... Całkiem fajne zaklęcie. Podaje obrażenia od ognia za każdym razem, kiedy cel otrzymuje jakiś cios. Bardzo przydatne. Okej, dobra. To jest jakieś boczne zejście. Czy tutaj jest jeszcze coś? Rzeczy samej jest. Z nią mieszkamy się zajrzeć. Kradzież. Okej. No to nie będę wam zabierał. Ty weź to... Coś jest? No, soli na pieka. Mamy już taką, więc... Co możecie sobie zatrzymać. Sure. Co tu jeszcze mamy? Świniaka. Kuchnie. Czy my tu już byliśmy? Ta. Okej. Tak, tutaj jest wejście do lochów i wejście do górny poziom. Więc pewnie dało się tutaj jakoś przekraść. Do sali tronowej. Już patrząc na ilość strażników, to troszkę mam to powątpują. Zobaczmy z ciekawości, co mają w tych skrzyniach. Trochę miedziaków. Czy obrażą się, jeżeli im to zabiorę?
Nie. Czy to jakoś wpłynie na moją reputację? Dobra, zostawmy to. Paladynowi nie przystoi kraść. Dobra, coś tu jeszcze mamy. Tu mamy jeszcze jakąś komnatę. Okej. Wow, jeśli byśmy chcieli bezpośrednie natarcie zrobić, to naprawdę ciężko by było przebić się przez tych wszystkich ludzi. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. Arbalet. Szyszak. Jak nie biją, to bierz. No i co tu jeszcze mamy? Chyba nic. No dobra, no to... Możemy się stąd zabierać, tak? Spokojnie. Teraz jest. A, kotek idzie za nami. Dobra, gdzie tu jest wyjście? Chyba tędy. Za mną, drużyno. Zabieramy się z tego miejsca. Dobra. W zbliżeniu troszkę dziwnie wyglądają, tak. A, dobra, nieważne. Dobra, no to teraz chyba musimy się wybrać do miasta. Posprzedawać trochę tego złomu. Potwierdzam. Podróż. O, okej, to jest spoko. To, co przed chwilą pisało. Czy trafienie powoduje standardowe obrażenia i standardowy czas trwania efektów? Draśnięcie redukuje 50%, a trafienie krytyczne zwiększa 50%. Okej, dobra. To jest chyba kawałek wiedzy, którego sam jeszcze nie posiadałem, więc... Tak, draśnięcie to taki odpowiednik pudła. Tutaj w sumie się nie pudłuje, tylko po prostu zmniejsza się obrażenia. Aczkolwiek, kiedy weźmiemy obrażenia, podzielimy na połowę i potem odejmiemy od tego redukcję obrażeń większości przeciwników, czyli zbroje, to i tak zazwyczaj nam wychodzi zero, więc... Hail and well met. Tak, ona podobnie wychodzi. Dobra, co masz na sprzedaż? Nie, w sumie mało mnie obchodzi, co masz na sprzedaż. Chodzi mnie obchodzi, co ja mam na sprzedaż. Dobra, mam całą masę złomu na sprzedaż. Na pewno ci się spodoba. Okej. Tam wszystko i pomyślę, co chciałbym zachować. Jedną kuszę. Jakiś miecz. Jakąś tarczę średnią. Coś obuchowego. Jakąś dużą tarczę. Jakiś łuk, jakąś różdżkę. Na wszelki wypadek. Ciekawe, gdzie to poleciało. No nic. Okej, to jest mała fortunka. Do niego poszło. Świetnie. Pochowaj to wszystko. Solidny kostur bojowy. Dobra, to w sumie też mogę sprzedać, tak? Nie widzi mi się, żeby ktoś z tego korzystał. Dobra. No, też możemy sprzedać. I czy coś chcemy kupić od niego? Ma w sumie całkiem teraz ciekawe bronie. Stiletto Azutiela. Strząsający dotyk przy krytyku. Użycie raz na potyczkę. Pominięcie redukcji obrażeń 3. Jest bardzo fajne.
Chociaż nie ma ulepszenia jakości. Więc tak musiałbym go ulepszyć. Podpora muru. Krytyki. Tempo ataku plus 20%. Krytyki mogą spowodować powalenie. Mnożnik krytycznego minus 0,3. Fajne. Coś tam jeszcze masz? Ciekawe. Znaczy, magiczne przedmioty bardziej by mnie interesowały. Redukcja obrażeń. Odbicie. Hard Reflex Wola. Co ja mógłbym jakieś kupić, ale nie jestem aż tak majętny, żeby jeszcze kupować magiczne przedmioty. Solinda Kurczuga. A właśnie. Mam też trochę rzeczy na sprzedaż. O, zbroje płytowe sporo są warte. Co mogę się zastanowić, żeby sprzedać je. Nie są aż takie dobre, żeby koniecznie chcieć je zatrzymać. Okej, dobra. Szaty. Mam solidne szaty, więc to mogę wyrzucić. Okej. Ubranie. Pancerz skórzany sobie parę zachowam. Okej. No jakoś nie czuję potrzeby, żeby coś od niego kupywać z pancerzy. Okej, znoszony puklerz. Wyłącznie dla paladyn. Aura, przyjaciel, 3 metry. Wszystkie obrony plus 5. Wyłącznie dla paladyn. O, coś takiego bym sobie kupił. Średnia, jest o inna średnia tarcza trójkątna. Ech. Jaka to jest trójkątna tarcza? Nie wiem ile. Trójkąt ma boków. Albo że w ogóle ma boki. Dobra. Na kuszach chyba za bardzo nie polegam. Więc bez tego też mogę się obyć. Całkiem fajne przedmioty, ale nie czuję jakby potrzeby wydawania na nie pieniędzy. Dobra. Się jeszcze mogę sprzedawać trochę złomu. To podarte peleryny też posprzedaję. No i dobra. Jeszcze... Tak, książeczki mógłbym posprzedawać. Całkiem sporo są warte. Serio? Po 16 sztuk miedzi? Pytanie. Do widzenia, książeczki. 16 sztuk miedzi? Drogą nie chodzi. Dobra. To sobie zatrzymam, fabularne. No i dobra. Zobaczmy tą tarczę, co kupiłem. Pewnie będzie miała gorsze. Tak, odbicie gorsze. Ale nie ma kary do celności. Co jest fajnie. Ponadto ma tą aurę wszystkich obron plus 5. Bardzo fajnie. Dobra. Korzystaj z tego. W sumie fajnie byłoby, jakby... O tak. A może nałożyć tarczę. W sumie nie zależy mi za bardzo na jego zdolnościach ofensywnych. Okej. No to chyba jesteśmy na razie ustawieni. Mógłby nauczyć się jakichś czarów dodatkowych, ale... W sumie fajnie by było mieć na drugi poziom właśnie jakieś zaklęcie obszarowe. Teraz z drugiego poziomu mam dosyć liche zaklęcia. Tak, zobaczmy jego grimoire. Tam palące rany. Nie, przydałoby się jakieś zaklęcie obszarowe na drugi poziom. Na przykład żrąca pijawka. Atakuje duszę celu, wywołując obrażenia od kwasu. Duchową wytrzymałość postaci rzucając... O, ciekawe. Ale nie o to mi chodzi. Okej. Cuchnące pieszczota. Cel zostaje sparaliżowany. Fajne. Dobra, to mamy tutaj tak. Otępiające wyziewy. Gęsta mgła
Wpływa na umysły przeciwników. Obszarze działania topiących zmysły zmniejsza percepcję, intelekt i stanowczość. Fajnie. Ale chyba bardziej to mnie interesuje. Dobra. 200 sztuk miedzi, stać nas. I dobra, czy to wsadzimy teraz? Zamiast czego? Klątwa ociemnienia. Ta, jakoś nie czuję się, żeby korzystać z tego. Dobra. Dobra, hey, jesteśmy ustawieni. To teraz wybierzemy się do karczmy. Wypoczniemy porządnie. Ta, zabijanie tyranów to ciężkie tyranie. Tak. Więc... No właśnie. Jeszcze zanim to zrobimy, ogarnijmy ten awans łotrzycy. Co my tu mamy? Dobra, mechanika. Mi zależy dla niej tylko o mechanice. O, dobra, mamy nowy talent. Zakręcie całunem, bezwzględna walka. Co to daje? Co miała na 10% trafień na krytyki. Fajnie. Zakrycie całunem. 2 razy przed odpoczynkiem. Natychmiast. Użytkownik. Niewidzialność. Niewrażliwość na nawiązanie walki. Nie może być celem. Świetne. Przydałoby się bardzo. Dobra, reszta to te zdolności międzyklasowe, które mnie za bardzo nie interesują. Mógłbym też biegnąć w broni. Zbir. Szabla, stiletto, maczuga, pistolet, garłacz. Bez sensu. Ja lubię korzystać u niej z łuków, ponieważ są szybkie. A pistolet? Nie brzmi jak coś szybkiego. Chłop. Siekiera, włócznia, kostur bojowy, łuk. Brak broni, żołnierz. Gdzie są... gdzie są... sztylety? O, jest. Szlachcic, sztylet, rapier, buława, berł, łask. Łask, ble. Okej. Szabla, stiletto, garłacz. Celność plus 6. W sumie nie potrzebują niej za bardzo w celności. Ja myślę, że więcej obrażeń u niej to coś, co by się przydało. Więc bezwzględna walka? Czy zakrycie całunem? Gdybym wziął dla niej zakrycie całunem, to mógłbym dać jej tam... peryna odbicia. Premia przy osypieniu plus 15. Mógłbym to dać dla czarodzieja. Gdzie to wylądowało? Nie powiedzcie mi, że to w skrzyni wylądowało. Serio. Gdzie to jest? No, tutaj, dobra. Mógłbym to dać dla czarodzieja. Tak, fajnie wygląda. Okej. Czy ty potrzebujesz odbicia? Tak, przyda ci się troszkę więcej odbić. To brzmi bardzo fajnie. Z tym, że można się wycofać. Zawsze można by podejmować się bardziej ryzykowne akcje. Zachodzić kogoś od tyłu, a kiedy ktoś weźmie ją na cel, to zakrycie. Do widzenia. Dziękuję. Więc chyba wezmę zakrycie. Zobaczymy, co na następnych poziomach będziemy mieli ciekawego. Dobra, gotowe. Okej. Welcome. Bla, 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 bla. Proszę o izbę. Czas trwania 2 odpoczynków. Percepcja plus 1, stanowczość plus 2. Na. Dobra. Hey there. Dobra. A to cały czas, jaki miałem na ten odcinek. Zeszło mi się na sprawy organizacyjne. No cóż, tak bywa czasami w RPGach. Okej, okay, następnym odcinku. Ruszamy czarnymi błoniami do Kednua i będzie się działo, panowie i panie. Będzie się działo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Ojej, co to jest? Strasznie. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.